tam w strefie dla dzieci trwają animacje prowadzone przez panią Anetę Kaczmarek. A tutaj tych, którzy kochają taniec, dobry taniec, zapraszamy przed scenę i wystąpią nasi kolejni goście. Tym razem zespół taneczny Funky Dolls pod kierownictwem pani Ilony Demkowicz. A w przerwach zaśpiewa nam Gerard Demkowicz, więc serdecznie, serdecznie zapraszamy. Te animacje dla dzieci będą trwały nadal. Zapraszamy też do strefy gastronomicznej. Możemy skorzystać, póki mamy jeszcze panów policjantów, strażaków. Dzieciaki mogą sobie wejść do radiowozów, usiąść na kładę policyjnego, oglądnąć sobie wóz strażacki. Więc serdecznie, serdecznie zapraszamy. A już za chwilkę na scenie pojawi się zespół Funky Dolls. Więc myślę, że dla zachęty najpierw gromkie, gromkie brawa. Ksiądz Bogusław Połeć, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy. Dzisiaj nasza wspólnota parafialna przeżywa bardzo piękny, radosny dzień dorocznego odpustu ku czci naszej patronki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. No przede wszystkim ta uroczystość odpustowa ma wymiar duchowy, religijny. Chcemy być i jesteśmy przy naszej patronce, przy Matce Najświętszej. Razem z nią odnajdujemy drogę do Chrystusa i razem z nią chcemy być przy Chrystusie, w Jego szkole, w Jego Ewangelii. I ta uroczystość odpustowa na pewno ma ten wymiar wspólnototwórczy, bardzo licznie zgromadzeni wierni na mszach świętych, ale również i to, co dzieje się obecnie po południu, w tym dniu festyn parafialny, festyn rodzinny, zorganizowany przez piękny, radosny zespół parafialny Caritas, który zorganizował i przygotował ten festyn rodzinny, który ma wymiar integracyjny całej rodziny parafialnej, nie tylko, bo przecież w tym festynie biorą udział goście, kuracjusze naszego miasta. I myślę, że te atrakcje, które są przygotowane przez parafialny Caritas, pomagają się rzeczywiście zintegrować i w takiej atmosferze radości, życzliwości przeżywać ten piękny, radosny dzień. I myślę, że więcej o tym festynie i o tym, co się tutaj dzieje, powie opiekun parafialnego zespołu Caritas, ksiądz Paweł Śliwa, wikariusz naszej parafii. Bardzo proszę księdza Pawła. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj nie tylko mamy tę ucztę dla ducha, ale także i dla ciała i tak, żebyśmy mogli wspólnie ten dzień świętować. Tak jak ksiądz Paweł wspomniał, to jest wyjątkowe święto dla każdej wspólnoty parafialnej, a nam tak bardzo zależy, żebyśmy świętowali ją rodzinnie, bo nieraz mówimy o tym, że parafia jest rodziną rodzin, a skoro tak, to tutaj przy kościele ma być miejsce dla każdego i właśnie tą przestrzeń staramy się zagospodarować. Razem z wszystkimi wolontariuszami parafialnego zespołu Caritas przygotowywaliśmy ten festyn już od dłuższego czasu. Udało nam się pozyskać wielu sponsorów, wielu partnerów, dzięki którym te dzisiejsze wydarzenia mogły się spełnić. I w tym miejscu chcemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomogli nas w organizacji festynu. Dziękujemy więc z całego serca panu burmistrzowi, panu Piotrowi Rybie za wszelką przychylność, za wsparcie także tych działań naszych wolontaryjnych. Dziękujemy Centrum Kultury i wszystkim prywatnym przedsiębiorcom, mieszkańcom naszego miasta, naszej parafii za każdy wyraz wsparcia. A tej pomocy było bardzo dużo, bo zbieraliśmy nie tylko fundusze, żebyśmy mogli mieć przy kościele choćby te dmuchańce, które są za nami, żeby mogły być zajęcia z robotyki, lekcje pokazowe języka angielskiego Teddy Eddy, czy całe zaplecze strefy gastronomicznej.
ale to były też upieczone ciasta, przywiezione różne produkty, z których korzystamy. Nasi tutaj parafianie nas też wspomogli choćby w przekazaniu kiełbasek, oscypków, różnych voucherów, fantów. To wszystko sprawia, że myślę, że każdy tutaj dzisiaj może poczuć się dobrze. Cieszymy się, że są z nami też lokalne grupy i taneczne, i wokalne, którzy no, dają taką pozytywną dawkę energii. Chcemy się tym dniem cieszyć. Chcemy się tym dniem cieszyć na wszelkie możliwe sposoby. I jeżeli uda się, że choć odrobinę tej radości zostanie w sercach każdego, kto tutaj był, to dla nas to też będzie największa nagroda. Dziękujemy też naszym gościom z Ukrainy, którzy przygotowali też swoje stoisko, a którzy w ten sposób chcą też okazać tę wdzięczność za pomoc, którą otrzymują i od parafialnego zespołu Caritas, i od Solidarnej Paczki na co dzień. To jest ta pomoc, która jest niesiona w takiej cichości, ale myślę, że jest potrzebna i bardzo, bardzo przez nich doceniana. I tą wdzięczność wyrażają nam na każdy możliwy sposób i na każdym miejscu. Więc także my im dzisiaj za tą obecność i za wsparcie z całego serca dziękujemy. I myślę, że wszystkim za wszystko z całego serca chcemy podziękować. No i cóż, mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok. Może się uda, że ten festyn jeszcze bardziej rozwiniemy i jeszcze więcej atrakcji uda nam się przygotować, ale Panu Bogu niech będą dzięki za to, że dzisiaj i pogoda nam sprzyja, i możemy i tak duchowo się umacniać i faktycznie poczuć tę wspólnotę parafii, bo gdyby tej wspólnoty nie było, to myślę, że też nie byłoby sensu, żebyśmy się tutaj wszyscy mogli gromadzić. Więc jeszcze raz za wszystko, z całego serca dziękujemy! Tak jak źródło Kryniczanki, tak moje serce bije dla Krynicy.